Liceum Plastyczne w Krośnie, a wcześniej w miejscu piastowym, powstało 1 września 1979 roku. Mam przyjemność kierować jego pracą od 1 września 1984 roku, a więc już ponad 26 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia szkoły. Pozwalam więc sobie powiedzieć kilka słów dotyczących historii tej placówki. Oczywiście jest to moje subiektywne odczucie, moja subiektywna opowieść. Rozpocznę ją nietypowo. Mamy jesień 1984 roku. Szkołę odwiedza znana dziennikarka, pięknie pisząca o kulturze Podkarpacia, pani Krystyna Świerczewska. W widnokręgu, sobotnim dodatku do nowin, umieszcza artykuł o szkole plastycznej w miejscu piastowym. Pisze zdanie, które pamiętam i bardzo często cytuję, a brzmiało ono następująco. Tu młodzież uczy młodzież. Dzisiaj, mimo upływu lat, siwych włosów, skrzypienia w kolanach, widzę w oczach koleżanek i kolegów ten sam błysk sprzed lat i za panią Krystyną powtarzam. Tu w krośnieńskim plastyku młodzież uczy młodzież. Ale wróćmy do historii szkoły. Podkarpacie bardzo długo czekało na umożliwienie kształcenia artystycznego młodzieży uzdolnionej plastycznie. Przez całe lata młodzież ta musiała kształcić się w odległych szkołach. Najczęściej trafiali do liceów plastycznych w Jarosławiu, Sędziszowie, Tarnowie, Zakopanem. Stąd dzisiaj większość kadry artystycznej naszej szkoły to absolwenci tych szkół, szczególnie szkoły jarosławskiej. Dopiero w drugiej połowie lat 70. włodarze województwa krośnieńskiego zaczęli myśleć o stworzeniu szkoły plastycznej, aby rzeszom uzdolnionej młodzieży z rejonu Bieszczadów umożliwić kształcenie na miejscu bez konieczności dalekich i drogich podróży. Zarządzeniem ministra kultury i sztuki z 6 czerwca 1979 roku powołano do życia Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w miejscu piastowym. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie przy Zespole Szkół Zawodowych. Zapyta ktoś, dlaczego w miejscu piastowym? Myślę, że złożyło się na to kilka czynników. W Zespole Szkół uczył rysunku zawodowego i technicznego pan Władysław Kandefer, znany artysta rzeźbiarz z Iwonicza Zdroju. Człowiek, który był bardzo mocno zaangażowany w powstanie szkoły plastycznej w naszym województwie. Po drugie, miejsce piastowe znane było z rzemiosła artystycznego. Trzecią i chyba najważniejszą przyczyną był fakt, że w miejscu piastowym istniały tradycje kształcenia artystycznego. Nie wiem, czy ówczesne władze brały ten czynnik pod uwagę. Jeżeli nawet nie, to należy stwierdzić, że znakomicie usadowiły szkołę w klimacie dokonań księdza Bronisława Markiewicza, który w początkach XX wieku kształcił i wychowywał młodzież w miejscu. To przecież jego działalność spowodowała, że miejscowość Miejsce zaczęła być nazywana miejscem piastowym. W takim klimacie 1 września 1979 roku grupa 34 uczniów usłyszała pierwszy dzwonek w nowej szkole. Wychowawcą pierwszej klasy został Bogdan Biernat, artysta-rzeźbiarz. Od początku przedmiotów plastycznych uczył artysta-rzeźbiarz Roman Górka. Naturalnym więc stało się powołanie specjalizacji snycerstwo. Skoro przedmiotów artystycznych nauczało trzech rzeźbiarzy, nie mogło być inaczej. Druga specjalizacja, wyroby artystyczne ze skóry, na pewno ma rodowód w fakcie, że w miejscu piastowym niemalże w każdym domu powstawały wyroby ze skóry. Mieszkańcy zatrudnieni byli w systemie pracy chałupniczej przez rymanowską spółdzielnię ASKO. Oprócz wymienionych kolegów od pierwszych lat w szkole pracowali również Stanisława Olszańska, Anna Świst, Jerzy Świst, Kazimierz Łach. W 1982 roku szkoła się usamodzielniła. Przeniosła się do budynku starej szkoły podstawowej w miejscu piastowym. Pojawiły się nowe problemy, własna księgowość, remont budynku. Samodzielnym dyrektorem szkoły została pani Stanisława Olszańska-Marszałek. Organem nadzorującym pracę szkoły był Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. Dwa lata później, w 1984 roku, pierwszy rocznik absolwentów szkoły zapukał do wrót wyższych uczelni w Polsce. Od września tegoż roku mam przyjemność kierować pracą tej placówki. Od początku udało mi się znaleźć wspólny język z jej pracownikami.
Wiedziałem, że można zrobić wiele, jeżeli wszyscy będą świadomi tego samego celu. A cel ten określiliśmy sobie na pierwszych spotkaniach już we wrześniu 1984 roku. Uznaliśmy, że głównym celem działalności szkoły jest rozwijanie w procesie dydaktycznym i wychowawczym uzdolnień artystycznych uczniów, uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji. Pragnęliśmy, aby absolwenci stawali się współtwórcami kultury i świadomymi odbiorcami dóbr kultury. Dzisiaj, gdy patrzę z perspektywy czasu, myślę, że wiele z tych zamierzeń udało się zrealizować. A jak dążyliśmy do realizacji postawionych zadań? Przede wszystkim ciągle doskonaliliśmy nasz warsztat pracy. Rozumiem przez to i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz w dosłownym znaczeniu wyposażenie szkoły w niezbędne maszyny, urządzenia, pomoce naukowe, środki audiowizualne, materiały i tym podobne. Uznaliśmy, że szkołę należy pokazać. Rozpoczęliśmy szeroką akcję wystawową. Rokrocznie organizujemy przynajmniej kilka wystaw. Znakomicie one reklamują szkołę i dokonania jej uczniów. Pracę naszych uczniów poznali mieszkańcy całego Podkarpacia. Kunszt prac podziwiali mieszkańcy Dębicy, Tarnowa, Tarnobrzega, Rzeszowa, Warszawy i wielu jeszcze innych miejscowości. Bardzo wiele prac przekazaliśmy do szkół podstawowych, przedszkoli, domów dziecka oraz wielu urzędów. W ramach praktyk uczniowskich wykonaliśmy bardzo dużo malowideł bezpośrednio na tynku. Przez te 30 lat szkoła nasza brała udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. W tych imprezach, przeglądach, plenerach, konkursach zanotowaliśmy wiele sukcesów. Wspomnę tylko niektóre. W Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Starszych w Bielsku-Białej wielokrotnie nasi uczniowie byli wyróżniani. Z każdego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego w Myślęcinku uczniowie wracali z nagrodami. Od Grand Prix po wyróżnienia. Także w ogólnopolskich plenerach malarstwa uczniowie nasi byli i są zauważani. Należy również tutaj wspomnieć o przeglądach rzeźby oraz o biennale prac dyplomowych. W przeglądach rzeźby w Zakopanem odnosimy seryjnie sukcesy. Ze stolicy polskich Tatr przywieźliśmy już Grand Prix, kilka pierwszych, drugich miejsc oraz kilkanaście wyróżnień. To tylko naprawdę niektóre osiągnięcia uczniów. Wielu z nich otrzymało za nie stypendia ministra kultury. Wśród uczniów mamy również stypendystów prezydenta, premiera oraz stypendystów funduszu na rzecz dzieci, a także stypendystów prywatnych fundacji. Szkoła plastyczna to przede wszystkim dokonania w tej dziedzinie, ale nie tylko. Należy wspomnieć, że zdobywaliśmy też laury w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, wokalnych, a także w olimpiadach wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, a nawet w olimpiadzie fizycznej. Praca szkoły to także współpraca ze środowiskiem lokalnym. Zarówno w miejscu piastowym, jak i w Krośnie wykonywaliśmy wiele prac społecznie użytecznych. Znakomicie odnajdujemy się w działalności charytatywnej. Przez 18 lat zawsze byliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I nawet wtedy, kiedy Krosno bojkotowało Jurka Owsiaka, a niestety były takie lata, my organizowaliśmy wyprzedaże i aukcje wspierające chore dzieci. Pamiętam, że rok przed akcją pani Jolanty Kwaśniewskiej, Kolorowe Szpitale, my ozdobiliśmy oddział pediatryczny w Krośnieńskim Szpitalu bohaterami dziecięcych bajek. Wspieraliśmy i wspieramy takie wspaniałe akcje jak Michailand, gdzie każdego roku w czerwcu kilka tysięcy dzieci z całej Polski bawi się w miejscu piastowym, czy powstanie hospicjum w Krośnie. Osobiście najbardziej przeżyłem przekazanie zabawek dzieciom niewidomym w Ochronce w Tarnobrzegu. Działo się to wiosną 1988 roku, wiele lat temu, ale do dzisiaj pamiętam i uśmiechy, i łzy tych dzieci. Staramy się również ciągle reklamować nasz region i nasze miasto. Tutaj przytoczę wydarzenie z ostatniego roku. Cudowna, piękna szopka bożonarodzeniowa na dworcu centralnym w Warszawie i tysiące podróżujących, zatrzymujących się przy niej i czytających, że najlepsze życzenia świąteczne składa im społeczność Liceum Plastycznego w Krośnie. Ale wróćmy ponownie do historii. W 1990 roku przeszliśmy pod bezpośredni nadzór Ministerstwa Kultury i wówczas stało się realne poprawienie warunków socjalno-bytowych. Centrum Edukacji Artystycznej znalazło pieniądze na zakup nowego budynku. W czerwcu 1992 roku sfinalizowaliśmy zakup byłego przedszkola Lnianki.
Przez wakacje prowadziliśmy wstępną adaptację i 27 września tegoż roku rozpoczęliśmy naukę w nowym budynku. Było o niebo lepiej niż w miejscu piastowym, ale to jeszcze nie było to, czego oczekiwaliśmy. Rozpoczęliśmy starania o fundusze na rozbudowę szkoły i udało się. Plany rozbudowy wykonaliśmy we własnym zakresie, a pieniądze na nadbudowę i zmianę zadaszenia szkoły otrzymaliśmy z organu prowadzącego. W grudniu 1999 roku bardzo hucznie uczciliśmy jubileusz 20-lecia funkcjonowania naszej szkoły. Odbyło się szereg spotkań oraz wspaniałych wystaw. Pokazaliśmy społeczeństwu Krosna twórczość naszego patrona Tadeusza Brzozowskiego oraz twórczość naszych nauczycieli, a także pracę absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie w szkolnictwie artystycznym. Rok jubileuszu był też rokiem, w którym decydowaliśmy o zmianach w szkolnictwie artystycznym. Wkroczyły one w nasze życie w 2002 roku. 5-letnie liceum plastyczne ostatni raz wypuściło swoich absolwentów. Od września tegoż roku pracujemy jako 4-letnie liceum plastyczne. Zmiana ta przyniosła wiele nowego. Pojawiły się nowe przedmioty nauczania, nowe programy, nowe specjalizacje, nowa matura. Myślę, że odnaleźliśmy się dobrze w tym zamieszaniu. To ostatnie 10-lecie to dalszy twórczy okres w działalności krośnieńskiego plastyka. Charakterystyczną cechą są częste wystawy prac naszych absolwentów. Muszę przyznać, że jest to duże przeżycie, gdy uczestniczy się w wernisażu wystawy człowieka, którego kilka lub kilkanaście, a coraz częściej niestety kilkadziesiąt lat temu przyjmowało się do szkoły. Z wielką przyjemnością wspominam wystawy Sylwii Tulik, Damiana Gierlacha, Michała Marka, Małgorzaty Głodowskiej, Agnieszki Wyżykowskiej, Pauliny Steligi, Macieja Gryglaszewskiego, Grzegorza Tomkiewicza czy Grzesia Grzebieniowskiego. To tylko kilka nazwisk z bardzo licznej grupy absolwentów, którzy są czynnymi twórcami i dzielą się swoją twórczością z mieszkańcami Krosna, najczęściej korzystając z gościnnych sal Biura Wystaw Artystycznych. Współpraca z tą instytucją to osobny rozdział naszej historii. Od 1984 roku wszystkie obrony prac dyplomowych odbyły się w BWA. Jesteśmy chyba jedyną średnią szkołą plastyczną w Polsce, która dzięki uprzejmości kierownictwa biura przeprowadza ten egzamin w profesjonalnej galerii, a co najważniejsze, po obronie organizuje wystawy prac dyplomowych oraz prac malarskich absolwentów. Lepszego startu w dorosłe, artystyczne życie chyba nie można sobie wymarzyć. Dzisiaj w imieniu własnym i setek absolwentów dziękuję wszystkim pracownikom Biura Wystaw Artystycznych, z którymi mieliśmy szczęście współpracować. Dziękuję im za życzliwość, wyrozumiałość i sympatię. Od jesieni 2008 roku podjęliśmy działania uświetniające naszą trzydziestkę. Zorganizowaliśmy wiele wystaw. Bardzo podobała się wystawa zatytułowana Motywy religijne w pracach uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie. Pokazaliśmy ją w Rzeszowie, Jaśle, Dębicy i w naszym mieście. Dużym wydarzeniem, z którego jesteśmy dumni, była wystawa prac pani Barbary Gawdzik-Brzozowskiej. W uroczych pomieszczeniach piwnicy pod cieniami zaprezentowaliśmy 36 wspaniałych rysunków pani Barbary, serdecznej przyjaciółki naszej szkoły. Pragnę wspomnieć jeszcze jedną wystawę. W lutym bieżącego roku w Zakopiańskiej Galerii Strug prezentowane były prace pedagogów krośnieńskiego plastyka. Zarówno twórczość naszych kolegów, jak i koleżanek, jak i nasza wizyta zostały wspaniale przyjęte przez zakopiańskie środowisko artystyczne i społeczność Liceum Plastycznego w Zakopanem, słynną Kenarówkę. Praca w krośnieńskim plastyku to nie tylko obowiązki, to również wiele wspólnych, wspaniałych wycieczek, biwaków, plenerów i spotkań towarzyskich. Mógłbym jeszcze wiele mówić o historii naszej szkoły. Naprawdę bardzo dokładnie pamiętam te 26 lat. Przecież to jest połowa mojego życia. Rozpocząłem cytatem i podobnie chcę zakończyć te moje wspomnienia. Pragnę zacytować jeszcze jedno ważne zdanie, którym bardzo świadomie kierowałem się w pracy. W 1989 roku, w dziesięciolecie istnienia szkoły, gościliśmy w miejscu piastowym z okazji nadania szkole imienia wspaniały teatr Witkacego z Zakopanego.
Z artystami tego teatru współpracował nasz patron. Dyrektor teatru Andrzej Dziuk w kronice naszej szkoły wpisał następujące zdanie: czujcie ducha Tadeusza Brzozowskiego. Myślę, że pilnuję i nadal będę pilnował, aby osobowość twórcza i pedagogiczna tego wspaniałego człowieka była nam bliska jako twórcom, uczniom i nauczycielom. Dziękuję bardzo.